Dzieło rozeznania powołania to jest tak naprawdę niesamowicie indywidualna kwestia, bo każdy z tych, którzy przeżywa swoje powołanie, staje wobec bardzo indywidualnego wezwania. To, co jest chociażby przypomniane w tym ostatnim orędziu na tegoroczny tydzień modlitw o powołania, notabene 50. już tydzień modlitw, i papież Benedykt, bo też papież Benedykt przygotował ten tekst na jesieni minionego roku, odwołuje się do słów papieża Pawła VI, który w swoim tekście zwrócił uwagę, że tajemnica powołania czy tej żywotności powołań to jest między innymi wielkie świadectwo dynamiki życia wspólnot wiary, życia Ewangelią, rodzin chrześcijańskich i pielęgnowania daru miłości w rodzinie. A ja ze swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, bez wątpienia to jest oprócz tego, co jest duchowe, co jest tak bardzo wewnętrzne, osobiste, jest bez wątpienia również związane ze świadectwem życia kapłańskiego, tych, którzy przeżywają swoje powołania. Jeżeli one są niesamowicie wyraziste, one bez wątpienia intrygują. Tak było w moim przypadku, ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Na tym etapie, gdzie ja podejmowałem pewne refleksje nad tym, jaką drogę życia przyjąć, znaleźli się tacy księża obok mnie, w swoim posłannictwie, w swoim oddziaływaniu na moje życie, którzy mnie sprowokowali do pytania, a może i ja. I myślę, że to jest również niesamowicie istotna rzecz, która w tym tygodniu jest dla tych, którzy przeżywają powołanie, również wielkim przypomnieniem, wielkim wyzwaniem o to, abyśmy byli świadkami Bożej mocy.